Oto rodzina małych, profesjonalnych migów serii Magnum MIG MMAW IGBT zasilanych na 230 W. Są to modele MIG MMA 170W IGBT, MIG MMA 200W IGBT, MIG MMA 220W IGBT. Przeznaczone są do spalania metodą MIG-MAG, MMA oraz drutem samoosłonowym. Są to konstrukcje przeznaczone do codziennej pracy wszędzie tam, gdzie konieczna jest mobilność, nieduże rozmiary i waga. Są idealne do warsztatów samochodowych, zakładów wytwarzających lekkie konstrukcje, do utrzymania ruchu, dla rzemieślników i tym podobnych. Pierwsze z tych urządzeń, MIG MMA 170W IGBT, ma dwumetrowy uchwyt montowany na stałe typu MK14, obsługiwany przez podajnik typu SGA. Maksymalny prąd spawania to 160 A, sprawność 60%. W komplecie znajduje się kabel masowy, kabel do MMA, tarcza spawalnicza i młotko-szczotka. Panel sterowania wyposażony jest w dwa wyświetlacze, które pokazują aktualne napięcie i natężenie prądu spawania oraz pokrętła do płynnej regulacji parametrów spawania, w tym pokrętło regulacji indukcyjności, dzięki której możemy regulować kształt spoiny oraz ilość odprysków. Urządzenie posiada podwozie jezdne oraz uchwyt do przenoszenia. Kolejne dwa modele, MIG MMA 200W IGBT i MIG MMA 220W IGBT, różnią się od siebie tylko maksymalnym prądem spawania. Jest to odpowiednio 180 i 200 A, sprawność 60%. A od poprzednika różnią się tym, że mają zamontowane eurogniazda. Każdy z nich ma panel sterowania wyposażony w dwa wyświetlacze, które pokazują aktualne napięcie i natężenie prądu spawania oraz pokrętła do płynnej regulacji parametrów spawania, w tym pokrętło regulacji indukcyjności, dzięki której możemy regulować kształt spoiny oraz ilość odprysków. W zestawie jest 3-metrowy uchwyt MIG-MAG typu MB15, kabel masowy, kabel MMA, tarcza spawalnicza i młotko-szczotka. Podajnik, który mają te dwa modele, to typowa, profesjonalna, metalowa konstrukcja. Ergonomiczna komora podajnika swobodnie mieści 5-kilowe szpule drutu.